Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku Spec Simulator, nie X, bo ten będzie specjalny, słuchajcie. Dzisiaj zagramy w najdziwniejszą wersję Pet Simulator X, oczywiście Pet Simulator Z, która, uwaga, co ciekawe, o właśnie ktoś otwiera, która co ciekawe, słuchajcie, w tym momencie ma aż 1100 graczy i w ogóle nie została zbanowana już od 10 dni, także ta wersja, no to nie wiem, to najbardziej, jakby najdłużej stojąca wersja, jaką widziałem. No fajnie, że ktoś otwiera, wszystko się trzęsie, super. Dobra, otwórzmy to jajco, które tutaj mamy, czy dostanę? Nie dostanę, nawet tutaj widzowie nie dostanę. Jak otwieram na Pet Simulator X, to nie dostaję, tutaj też nic nie dostaję. Ale to zapewne dlatego, że nie mam aktywowanych żadnych boostów, a takowe sobie właśnie kupiłem, więc odpalamy każdy, słuchajcie. Oczywiście tam ileś razy, widzę, że ktoś ostro tam otwiera, cały czas mi się ekran trzęsie, po prostu cudownie. Mamy Poglaki i Monkey Lucky, słuchajcie. Nie wiem, czym jest Monkey Lucky, ale brzmi potężnie, więc na pewno sobie to weźmiemy. Otworzymy mnóstwo Titaników, dzięki temu, że ta wersja jest o tyle złagowana, że można po prostu mieć wszystko, co się zechce. I w tym momencie otwieramy duże jajco z Monkey Lucky. Czy to sprawi? To też nie sprawi, że będę miał. Co jest? Halo? No tutaj powinno już widzowie siąść. O! Właśnie się dostałem do dziwnej krainy. Tu jest Huge Chefcat! Co jest? Halo? Huge Chefcat. Dobra, kupujemy 8 widzowie. I mamy Huge Chefcata, patrzcie, Huge Chefcat za darmo. Jak go zdobyć? Prosta sprawa. Ktoś mi trajda w ogóle wysyła, nie wiem, o co chodzi. Huge Chefcata mamy, widzowie, który w tym momencie Huge Anime i Anime Monkey, okej, okay, Anime Corgi. No ładne, masz ładne, widzowie, jak widzicie, można Rainbow Lucky Block. Jak widzicie, można tu zdobyć dosłownie wszystko. Także naprawdę gruba sprawa. Możemy sobie tak obczaić w sumie, co tutaj kolega ma tak naprawdę. Huge Rainbow Lucky Block, Huge Anime Monkey, Huge Chess Mimic, także naprawdę bardzo ładnie. Ej, a chcesz za to Huge Chefcata? Widzowie, robimy trade'a życia. Huge Chefcata damy mu. Aha, dobra. Nie, on mi tego nie da, nie? Dobra, masz Huge Chefcata. No zgódź się, stary, już to jest taki deal, że ja nie wiem. W ogóle znaleźliśmy takie jajko, którego się naprawdę nie spodziewałem, że będzie po prostu tutaj... No jak, Borni? Ja... Nie, nie chcę, sam sobie zdobędę. Słuchajcie, tutaj mamy jajco i nie wiem, jak teraz stąd wyjść, więc generalnie całkiem zabawnie. W ogóle mamy jeszcze Prima Aprilis i St. Patrick Event. Co jest? To jest wszystko dosłownie dostępne. Słuchajcie, w ogóle w deskach, jeżeli chodzi o deski... Mamy, zobaczcie, co mamy. Mamy czteropłomienną, mamy cztery płomienie na desce. To musi być naprawdę szybkie. Czekajcie, przetestujemy to. Zobaczmy, jak ona na przykład... Aha, okej. Okay. Ona potrafi przeskoczyć cały spawn tak naprawdę. Także naprawdę grubo. Czekajcie, weźmiemy sobie notyfikację, włączymy, bo cały czas nawala. I słuchajcie, w tym momencie tą deską, po prostu jak odblokować deskę z czterema płomieniami. No po prostu wchodzicie do tego Pet Simulator, po prostu nawalacie, widzowie. To jest najbardziej popularny Pet Simulator Z, mam wrażenie, bo naprawdę tutaj, jeżeli to dalej... O, mamy Huge Easter Bunny. No i fajnie, w końcu go zdobyłem, widzowie, przynajmniej tutaj. Mamy Huge Chefcata. Mamy już Easter Bunny, więc jestem zadowolony. Titanic Gifta otwieramy i już widzę, co mam, bo spoiler miałem chyba? Chociaż nie wiem, zobaczymy, dobra. I nam się coś odpali, zobaczymy, mamy gifty, widzowie. Mamy już deskę, która ma cztery płomienie, więc to jest naprawdę OP, no to jest grube, nie? Dobra, i ten Titanic Gift chyba się odpali. Bloxy Doodle Cat, co to jest w ogóle? Także widzicie, to jest najbardziej porąbana wersja. W ogóle, że ona istnieje jeszcze, istnieje nadal 10 dni. To i tak jest grubo. To i tak jest grubo. Huge Snowman. Ej, on wygląda jak Titanic, nie? On się totalnie wygląda jak Titanic. O, to jest Titanic. O, siema. Jak na niego wsiąść? No chłopie! O! Dobra, jaki fajny, patrzcie, jaki dosacz, normalnie. Ej, dobra, mam Titanica Snowmana. No i widzicie, da się, da się. Otwórzmy jeszcze to jajko i w tym momencie, widzowie, mamy Huge Easter Bunny kolejne. Także wydaje mi się, że powinniśmy w tym momencie ruszyć. I Huge Chefcata mamy oczywiście, także widzicie. Jak zdobyć deskę z czterema płomieniami, zagrać w tą gierkę. Dobra, widzowie, lecimy. Zobaczmy, jak, co się stanie, jak sobie odpalimy, na przykład te jajka sobie kupimy. No kupimy jakieś kulpe. A, to jest za Robuxy, dobra. Ej, to jest za Robuxy, widzowie. Wiecie co, jakbyśmy 8 takich jajeczek kupili? Czy ja będę w stanie to zrobić? Kiedyś próbowałem, ale się nie dało. A zobaczymy teraz tak z ciekawości. A, okej, okay, dobra, da się. No to sprawdzimy. A, to od razu się otwiera. I mamy Huge Ruby Cat, Huge Emerald Cat i Huge Emerald Cat. Dobra, czyli Titanica nie mamy, o ile w ogóle był tutaj Titanic. Mamy Huge Emerald Cat, o matko. Ej, ten Ruby to nam pasuje do deski w sumie, patrzcie to. Ten Ruby pasuje nam do deski. Jakbyśmy mieli samego Ruby, no to byśmy mieli, patrzcie, deska z czterema płomieniami plus czteropłomienny
nie słuchajcie mnie. Czy to po prostu huge emerald cut, tak? Huge ruby cut, sorki. Dobra, także naprawdę ładnie to wygląda. Ej, ale ładnie one wyglądają, nie mogę. Dobra, chodzę z nimi, ze Snowmanem. I słuchajcie, teraz otwieramy 8 jajców, które są tymi jajcami z hologram cutem. Z Titanikiem hologram cutem. Także jestem ciekaw, czy nam tutaj coś poleci. No, nie poleciało. Nawet z Monkey Lucky, widzowie, który jest naprawdę potężną podką na szczęście, i tak nam się nic nie udało zrobić. No słabo, słabo, ale spokojnie, damy radę. Weźmy sobie te jajca jeszcze. Weźmy sobie 10 jajek tutaj, widzowie, na szybciutko. Tutaj 10 jajek na tego Titanika. Tutaj weźmiemy też 20. Czekajcie, bo to jest po 10 jajek, tak? Tutaj też mamy. Wszystko spróbujemy. Wszystkiego, widzowie, spróbujemy. Za kaskę tutaj się bawimy po prostu. Mamy exclusive huge. Get a huge blue balloon pet. Ej, co to jest w ogóle? Zobaczmy to. I co, ja tutaj go dostaję po prostu, tego huge balloon peta? Nie, w sumie to nie wiem. Dobra, słuchajcie, otwieramy po kolei po prostu. Zobaczymy, co nam wypadnie. Także trzymajcie kciuki i w tym momencie... Uwaga, czy będzie coś grubego, widzowie? Jak myślicie? Otworzyłem chyba ze 30 jajek. Dobra, lecimy. Present chest mimic. Tutaj coś się podnosi chyba. W tym momencie to widzę. Czekajcie, ten tutaj, to jajco. Dobra, mamy jedno jajko, które się podnosi. Jest szansa. Jest szansa na coś fajnego. Tylko bardzo długo to się podnosi, naprawdę. Rośnie i rośnie. O, siemano. Dawaj, Titanika, chłopie. Dobra, będzie, widzowie, będzie. Na Snowmana siadamy i łapiemy. Ej, czekajcie, które to było jajko? A to jest Titanic Astra. Dobra, tego już w sumie miałem. W sensie miałem go nie tyle, że w Pet Simulator X, widzowie. W Pet Simulator X w ogóle robię cały czas ten sposób na koszyczki i sobie zarabiam, ale no nie jestem tak bogaty jak tutaj. To, co tutaj mam, to jest po prostu szalone. Dobra, widzowie. O nie, nie chciałem go odpalać. Nie, czekajcie, tutaj. Chciałem to otworzyć. Dobra. I jeszcze poproszę to jajko. No jakieś pojedyncze jajka mi zostały. Dobra, widzowie, odpalamy. Diamond cut. No dobra, słabo. No słabo, widzowie, to bardzo słabo. Zobaczcie, nic się tutaj nie zadziało. Otwórzmy sobie w ogóle tutaj tą krainę. Bo tak naprawdę jakoś tak, wiecie, przy połowie jakiej nie mamy. No tak średnio. Mamy jeszcze Exclusive Egg 35. Czymkolwiek to jest, ale bardzo ładnie wygląda. Patrzcie, takie kotki dosłownie. Ej, ta deska jest naprawdę szybciutka, nie? Ej, uwielbiam ją. Dobra, co nam wypadło? Hubert, Grey... Co to jest? Ej, co to są za łby w ogóle? To śmiesznie już wygląda. Dobra, to słuchajcie, zróbmy tak, że to wywalimy. Mamy 4 na 8. Wiecie co? Mamy pro rangę. Czy ja jakkolwiek mogę wbić jakąś lepszą czempiona? Właśnie, jeszcze wysyłanie petów dam na all. I w tym momencie jajco gryziemy. Dobra, tutaj lecimy dalej. Widzowie, w ogóle możemy sobie troszkę odblokować. Impossible. Więc lecimy dalej. Po prostu tutaj rozwalamy... Widzowie, odblokowujemy całą grę. Jak odblokować całą grę tą super szybką deską? To jest po prostu, can't afford. No to super, no to tak naprawdę nie mam jeszcze coinów. Ale spokojnie, z tą deską, widzowie, będziemy tak szybcy, że po prostu zaraz tutaj ogarniemy temat. Nie ma co się martwić. Wystrzeliwujemy się i siema. I tutaj coś otworzymy, bo wydaje mi się, że tutaj będziemy mieli większe szczęście. Mamy te diamond cuty, które naprawdę są śliczne. Jeszcze ten huge snowman, o i Titanic Astra. Dobra, no więc tak, moim zdaniem mam jeszcze 323 miliony, wiem, że pewnie jest jakiś kodzik, chociaż wiecie co, ogarnę. Zobaczcie, czy jest jakiś kodzik. Dobra, widzowie, żadnych kodów nie znalazłem. Nawet kod free nie działa, także naprawdę dziwne, bo przeważnie w Pet Simulator Z ten kod free zawsze siedział, a tutaj totalnie tego nie ma. Chyba, że ja źle jakoś to wpisuję. W każdym razie kupiłem więcej jajców, widzowie, więc otwieramy. Po prostu robimy giga opening, ale halo, proszę mi dać tutaj otworzyć. Dobra, ciśniemy dalej. Kolejne 8, jeszcze tutaj 8. To są te najnowsze, czyli oczywiście Titanic Hologram Cut, więc może nam w końcu się poszczęści. No mamy to mega szczęście spotki, więc może tutaj. Dobra, klikamy. Dawaj Titanica, wiem, że potrafisz. Halo, gdzie... A, huge hologram shark, czyli coś nam się zbagowało i pokazało wcześniej hologram sharka. No dobra, ładny, dwa razy pokazało, spoko, może być i tak, widzowie. I w tym momencie lecimy po tego Diamond Cata, bo z tego co widziałem można zdobyć Titanic Diamond Cata. Jakbym go zdobył, to naprawdę byłoby grubo, nie? Taki Titanic Diamond Cat mógłby bardzo, ale to bardzo siedzieć w moim eku, tak żebym bardzo tak poprosił, tak bardzo proszę, ładnie. Powiem szczerze, że coś się tu... kręci? Nie, no nie bardzo. Widzowie, same diamond cuty, co to jest? No nie wiem, ten monkey lucky to tak średnio. Patrzcie, mam pog lucky i mam monkey lucky i to nic mi nie daje za bardzo. To jest aż dziwne, że to nie siada. Naprawdę, dobra, otwieramy dalej. Wydałem całą kasę, nie ma żadnych kodów, przynajmniej ja żadnych tutaj nie znalazłem. Wiecie, być może jakiś jest kodzik, tylko że ja jestem ślepy, także tutaj też jest taka możliwość. Otwieramy dalej i zobaczymy, co nam wypadnie i zobaczymy, co na koniec będziemy mieli. Mamy też jajka z komety.
Tak, jajka z komety. Mamy też kolejnego Huge Hologram Sharka, Rainbow Comet Cyklop, no nic specjalnego, Huge Hologram Axolotl, no to też taka, no słaba rzecz, widzowie, słaba, no umówmy się, to nie jest jakieś super jajco, w sensie bardzo to, za bardzo to nie oddało. Jeszcze Anime Egg mamy, tutaj dostaniemy, dobra, tu otworzymy trzy, widzowie, i ciśniemy. Co nam wypadnie z Anime Egg? Czy będzie to Huge Anime Agony? Agony? Czy to będzie Agony, czy nie bardzo? Chyba nie, Anime Corgi, no tak powiem wam, że nie mam szczęścia. Znaczy fajnie jest, bo Titanic jakieś mamy, ale to i tak nie jest dużo, nie? W sensie myślałem, że grając w taki Pet Simulator Z byśmy mieli tego więcej, a tymczasem no średnio siada. Patrzcie, Diamond Cutty i nic nie chce wejść. Diamond Cutty to największy skam tutaj, zobaczcie. I te Diamond Cutty są na przecenie, z tego co widziałem. Z 50B na chyba 20, coś takiego. Gdzie to jest, słuchajcie? Tutaj. Macie Diamond Cutty, o, 45,5 na 25,5. No i w sumie i tak nie oddaję, więc nie polecam. Dobra, otworzymy w sumie po jednym. Zobaczymy, co się stanie. Tu trzy otworzymy. Tutaj jedno otworzymy. Tutaj też jedno, okej. Okay. Jeszcze jedno, widzowie, wszystko pootwieramy. Hubert, i coś się tutaj kręci. Tylko nie wiem gdzie, bo się aż buguje to. Dosłownie nie widać, co mi wyskakuje. Huge Pokcat! Dobra, to nowy Huge'ik tak naprawdę. Tylko czekajcie, gdzie on jest? Sobie odpalimy tego Huge'a. Ten Hubert w ogóle, patrzcie jak on wygląda głupio. Taki mały Hubert normalnie. Mamy Huge Pokcat, jak to wygląda? O, no i fajny, dobra. Słuchajcie, mamy Huge Easter Bunny, no to nie jest nic specjalnego. W ogóle tutaj jest, ile ich jest? Zobaczcie to, 159 tysięcy i 125 tysięcy Huge Chef Catów. Pokazuje, ile jest w tym, wiecie, w tej wersji Pet Simulator Z, ile jest tych petów. To jest dla mnie szalone. Tego akurat się nie spodziewałem, serio. Dobra, otwieramy te ostatnie jajca. No i wydaje mi się, że no, że nie ma co, widzowie. Szczęście dzisiaj nie dopisuje niestety. Rainbow Anime Agony, ale nie jest to Huge Anime Agony. Także no średniawa, totalna średniawa. Otworzyć? Tak, otwieramy. Wszystko, widzowie, otwieramy do końca. Ostatnie moje jajca, także już niestety więcej nie będzie. Koniec openingów, widzowie. Jestem totalnie spukany, nie mam nic. Znaczy moglibyśmy w sumie jeszcze raz spróbować, no, ale to dam się ograć na Robuxy. Nie ma szans, dobra. Więc tak, słuchajcie. Odblokowałem, widzowie, tak to jest, jak chce się powiedzieć, 50 rzeczy na raz. Odblokowałem sobie, słuchajcie, fajne miejsca. No i generalnie ta deska też mega oddaje. Zresztą, czy ja jestem w stanie rozwalić to? Jestem, dobra. No i mamy Titanic Black Lucky Block. Dobra, mamy na koniec Titanica. Już myślałem, że żadnego nie dostaniemy. A to normalnie na łeb, patrzcie, taki Lucky Block. Ej, co jest? Dobra, ale mega. Dobra, Lucky Block. Wiecie, najlepiej to mi się, najbardziej mi się podoba i tak Huge Snowman, ale tak szczerze, to najbardziej, nie no, ale ekipa dosłownie tutaj idzie. Teraz tak, moglibyśmy w sumie kogo założyć? Tak naprawdę moglibyśmy założyć Huge Chef Cata po prostu, wiecie. Ostatnio był popularny, bo był z tego trybu z My Restaurant, więc czemu nie? Słuchajcie, mam deskę z czterema płomieniami. Ja wam dziękuję za obejrzenie, coś tam porobiliśmy. Nie jest źle, pewnie Huge Cupcake'a dostanę, jak będę otwierał. Tak, zawsze się go dostaje, to jest po prostu... Ja mam wrażenie, że to zawsze się dzieje, dosłownie zawsze się dzieje, kiedy się gra w Pet Simulator Z. Huge Cupcake to jest po prostu taki, wiecie, no to taka podstawa. Otworzymy sobie tutaj jeszcze światy i na koniec jedno jajco dla was, widzowie. I co mamy? Huge Easter Bunny i tym akcentem wam dziękuję, do usłyszenia, siubadu.